10 największych zamieszek w historii. Oczywiście temat inspirowany aktualną sytuacją w USA i zaznaczam, takich sytuacji było dużo więcej niż 10, ale postarałem się wybrać takich 10 najciekawszych przypadków. Zamieszki w Belize w 2005 roku. W Bempan, stolicy Belize, w styczniu 2005 roku wybuchły zamieszki sprowokowane przez ogłoszenie nowego budżetu, w którym znacznie podniesiono podatki oraz niezadowolenie z rządów chadeckiej Zjednoczonej Partii Ludowej, podczas których pogorszyła się sytuacja finansowa kraju. 14 stycznia 2005 roku rząd Saida Musy ogłosił budżet na rok 2005-2006. Budżet określał m.in. duży wzrost różnego rodzaju podatków, w tym 11% podwyżkę podatku od nieruchomości, 5% podwyżkę podatku od instytucji finansowych, 8% od papierosów i 100% od rumu. Choć według rządu podatki te są porównywalne do tych z 1998 roku, to spowodowały one, że w połączeniu z częstymi zarzutami o korupcję, protesty pod budynkiem Zgromadzenia Narodowego, które zaczęły się 15 stycznia, doprowadziły do naprawdę kryzysowej sytuacji. Przedsiębiorcy i związki zawodowe w całym kraju ogłosiły dwudniowy strajk, jako że pracownicy nie przyszli do pracy, wodociągi w dużej części Belize zostały wyłączone. Ponadto demonstranci rozproszeni byli po całej stolicy. Niektórzy podpalali budynki rządowe i blokowali drogi. Kilku z demonstrantów aresztowano. Zezwolenie na demonstrację skończyło się o godzinie 15, jednak przedłużyły się one jeszcze godzinnie. Po tej godzinie tłumy zostały rozproszone przez policję przy użyciu gazu łzawiącego i gumowych kul. Część działaczy związkowych odciągnięto siłą. Są to trzecie pod względem skali zamieszki w Belize. Czerwone lato. Określenie krwawych zamieszek na tle rasowym, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych latem i wczesną jesienią 1919 roku. W większości przypadków były to ataki białych obywateli na Afroamerykanów. Zamieszki wystąpiły w ponad 30 amerykańskich miastach, przy czym najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w Chicago, Waszyngtonie i LA. Termin Czerwone Lato został wprowadzony przez dziennikarza Jamesa Weldena Johnsona, który od 1916 roku pracował w Krajowym Stowarzyszeniu Postępu Ludzi Kolorowych. W 1919 roku organizował pokojowe protesty przeciwko przemocy na tle rasowym. Zamieszki rozpoczęły się w Charleston w stanie Karolina Południowa 10 maja. Ucierpiało w nich 5 białych obywateli oraz 18 czarnych, a w ich rezultacie wprowadzono stan wojenny. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że winni rozpoczęcia zamieszek byli biali marynarze z United States Navy. Było wiele ofiar, a do kluczowego wydarzenia doszło w mieście Omaha. To właśnie tam biali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych spalili sąd hrabstwa Douglas, a policja została zmuszona do wydania Willa Browna, który został oskarżony o gwałt na białej kobiecie. Tłum dopuścił się do zlinczowania podejrzanego, a później jego ciało zostało spalone. W celu zaprowadzenia porządku konieczna była interwencja wojska. Protesty w Wenezueli. Antyrządowe protesty, które rozpoczęły się 12 lutego 2014 roku, były one największymi od czasu, kiedy na stanowisko prezydenta w Wenezueli zaprzysiężony został Nicolas Maduro. Demonstracje, które miały miejsce od lutego do maja 2014 roku, miały miejsce w związku z bardzo wysoką inflacją, wysokim stopniem przestępczości w całym kraju oraz lekceważącym nastawieniem do przeciwników politycznych. Na przełomie stycznia i lutego dochodziło do protestów o spokojnym przebiegu. Przełom nastąpił 12 lutego, kiedy miała miejsce ich eskalacja. Wtedy tego samego dnia zaczęli ginąć pierwsi protestujący. Podczas starć bardzo często były rzucane kamienie. Używane były armatki wodne. W pierwszych kilku tygodniach zamieszek było widać liczne blokady, które składały się m.in. z mebli. Ich ciągłe stosowanie miało negatywny wpływ na natężenie ruchu w wielu miastach. Starcia bardzo źle wpłynęły na stosunki dyplomatyczne pomiędzy Wenezuelą a USA. Wzajemne oskarżenia w końcu doprowadziły do nałożenia pierwszych sankcji wobec Wenezueli. Sytuacja w państwie uspokoiła się, kiedy rząd wenezuelski na początku kwietnia oświadczył, że jest gotów przeprowadzić dialog ze zwolennikami opozycji. Do rozmów dochodziło w dniach 10-11 kwietnia i 15 kwietnia 2014 roku. Zamieszki w Detroit. Zamieszki rasowe, które miały miejsce 23 lipca 1967 roku.
Zaczęły się rankiem, w niedzielę po policyjnym nalocie na nielegalny nocny bar na rogu 12 ulicy w zachodniej części miasta. Starcia policji z klientami baru i ulicznymi gapiami przerodziły się w jeden z najbardziej krwawych i niszczycielskich zamieszek w historii USA. Trwały przez 5 dni. Przewyższały pod względem stopnia przemocy i zniszczeń mienia zamieszki rasowe w Detroit w 1943 roku. Do stłumienia rebelii gubernator George Romney nakazał wejść do Detroit Gwardii Narodowej, a prezydent Johnson wysłał tam oddziały armii USA. Bilans 143 zabitych, 467 rannych, ponad 7000 aresztowanych i ponad 2000 spalonych budynków. Większe były tylko zamieszki w Los Angeles, o których jeszcze opowiem. W 1967 roku media relacjonowały obszernie przebieg wydarzeń, telewizja nadawała z Detroit na żywo. Gazeta Detroit Free Press zdobyła nagrodę Pulitzera za swoje materiały. Zamieszki w Lwowie. Rozruchy na tle antysemickim, które miały miejsce we Lwowie w listopadzie 1932 roku. Począwszy od końca lat 20., Młodzież Wszechpolska i inne organizacje obozu narodowego prowadziły energiczną agitację za wprowadzeniem getta ławkowego i urzędowym ograniczeniem liczby studentów pochodzenia żydowskiego. Ich działaniom nierzadko towarzyszyły akty przemocy. Jesienią 1932 roku młodzież endencka dwukrotnie sprowokowała we Lwowie zamieszki na dużą skalę. W pierwszym przypadku za pretekst posłużyła rocznica śmierci polskiego studenta, który zginął w starciu z żydowskimi studentami, w drugim śmierć lwowskiego studenta zabitego przez żydowskiego bandyty w trakcie pijackiej bójki. Efektem rozruchów byli licznie ranni i aresztowani oraz znaczne szkody w mieniu. Zamieszki odbiły się szerokim echem w całej Polsce, a także poza jej granicami. Protesty żółtych kamizelek. Ruch Żółtych Kamizelek powstał jesienią 2018 roku. Był to spontaniczny, masowy i niesformalizowany ruch społeczny protestujący przeciwko rosnącym kosztom życia, zwiększeniu obciążeń podatkowych na pracujących obywateli oraz elitom politycznym we Francji, a w późniejszym okresie także w Belgii, Holandii i Portugalii. Nazwa ruchu pochodzi od znaku rozpoznawczego protestujących kamizelek odblaskowych, będących obowiązkowym wyposażeniem kierowcy we Francji. Uczestnicy ruchu organizują początkowo za pomocą mediów społecznościowych blokadę dróg oraz demonstracje przechodzące w zamieszki, podczas których zginęło 10 osób, a rannych zostało 820 osób i 200 policjantów. Postulaty ruchu są niespójne i zróżnicowane w zależności od regionu, ale wszystkie opowiadają się przeciwko władzy francuskiej. Masakra w Gwangju. Krwawe stłumienie demonstracji skierowanych przeciwko zamachowi stanu w 1979 roku i rządom wojskowej dyktatury generała Chun Doh-fana. Zamieszki trwały między 18 a 27 maja 1980 roku w południowo-koreańskim mieście Gwangju w prowincji Cholla Południowej. W okresie rządów Chun Doh-fana wydarzenie oficjalnie określano jako spisek komunistów zmierzający do obalenia rządu. Po obaleniu dyktatora rebelię określa się jako próbę przywrócenia demokracji. Rząd oficjalnie przeprosił za ten incydent, a ofiary pochowano na specjalnym cmentarzu. Liczba ofiar tych zajść nie została do końca ustalona, jednakże można powiedzieć, że życie straciło tam 165 osób, a 987 zostało ciężko rannych. Tragedia na Heysel. Określenie wydarzeń 29 maja 1985 roku na stadionie Heysel w Brukseli. Przed finałowym meczem Pucharu Europy pomiędzy Juventusem a Liverpoolem doszło do starć między angielskimi i włoskimi kibicami, w wyniku których śmierć poniosło 39 osób. Zamieszki zaczęły się około godziny 19. Fani Liverpoolu bez problemu przedarli się przez małe ogrodzenie i zaatakowali kibiców Juventusu. Włoscy kibice zaczęli uciekać, tratując się nawzajem. Część osób została przygnieciona 3-metrową ścianą, która zawaliła się pod naporem tłumu. Mimo to mecze rozegrano, a Juventus z Michelem Platinim i Zbigniewem Bońkiem w składzie wygrał z Liverpoolem 1-0, zdobywając po raz pierwszy Puchar Europy. O co tak naprawdę poszło? W poprzednich rundach tej edycji Pucharu Europy, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów, Liverpool spotkał się z AS Romą. W trakcie tego meczu przy stadionie pojawili się kibice Lazio Rzym, czyli można powiedzieć bardziej prawicowej strony Rzymu, i porządnie obili Liverpool. Więc ponownie, kiedy Liverpool zagrał z Juventusem, czyli z włoskim klubem, chciał wziąć odwet na Włochach. Nie na Juventusie, ale na Włochach. Z tego względu mecz zorganizowano tak, aby kibice Liverpoolu byli
że tak powiem, zamknięci wśród kibiców belgijskich. To by ich unieruchomiło i nie mieliby jak się przedrzeć. Niestety, Belgzy, którzy kupili bilety, sprzedawali je Włochom i doszło do takiej niekontrolowanej sytuacji, w której przez płot znajdowali się kibice Liverpoolu i kibice Juventusu, z czego to nie byli bojówkarze czy chuligani Juventusu, ale to byli zwykli kibice, ponieważ ci chuligani Juventusu byli w innej części stadionu. No i doszło do tragedii, zginęło 39 osób, a 600 zostało rannych. Masakra na Uniwersytecie w Kencie. Richard Nixon został wybrany na prezydenta w 1968 roku, obiecując szybkie zakończenie wojny. Zobowiązań jednak nie spełnił, a w listopadzie 1969 roku opinia publiczna dowiedziała się o masakrze dokonanej na wietnamskich cywilach w My Lai. W grudniu tegoż roku ogłoszono w Stanach Zjednoczonych przymusowy pobór, zaś w kwietniu 1970 roku prezydent ogłosił zamiar inwazji na Kambodżę. Wszystkie te czynniki powodowały, że poparcie społeczne dla wojny ciągle malało. 4 maja 1970 roku w mieście Kent w Stanach Zjednoczonych oddziały Gwardii Narodowej wkroczyły do uniwersytetu, gdzie studenci postanowili zaprotestować przeciwko działaniom wojennym. Masakra była kulminacją kilkudniowych protestów przeciw amerykańskiej interwencji militarnej w Wietnamie. Zabicie nieuzbrojonych studentów wywołało masowe protesty w kraju. Na skutek strajku 4 miliony studentów zaprotestowało, przez co setki szkół przestało działać. Zginęło wtedy 4 studentów, a 9 zostało rannych. Śmierć przypadkowych osób wywołała liczne protesty wśród studentów w całych Stanach Zjednoczonych. 5 dni po masakrze 100 tysięcy ludzi protestowało w Waszyngtonie przeciwko udziałowi wojsk amerykańskich w wojnie wietnamskiej. Zamieszki w Los Angeles w 1992 roku. Największe zamieszki, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zamieszki rozpoczęły się 29 kwietnia 1992 roku, gdy ława przysięgłych uniewinniła 4 białych policjantów oskarżonych o pobicie czarnoskórego taksówkarza Rodneya Kinga, który opierał się podczas próby aresztowania. Do mediów trafiło nagranie wideo ukazujące Kinga bitego przez policjantów. Tysiące czarnoskórych obywateli w Los Angeles, uważając werdykt za niesprawiedliwy, wyszło na ulicę. Zamieszki trwały 6 dni. Tłum dokonał kradzieży, napaści, podpaleń, a straty szacuje się na ponad $1 miliard. Spokój na ulicach został przywrócony dopiero po interwencji Gwardii Narodowej. Łącznie w czasie zamieszek zginęło 63 osoby, rannych zostało 2383 osoby, a ponad 12 tysięcy zostało aresztowanych oraz spalono 3737 budynków. Materiał dość obszerny na ten temat znajduje się na kanale Światowa Historia, na który Was serdecznie zapraszam. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia oraz Światowa Kultura. Trzymajcie się, cześć!